Cześć, witam Cię bardzo gorąco, zapraszam Cię na kolejną dawkę całek z funkcji niewymiernych. Tym razem będzie to część druga, będą to już bardziej skomplikowane całki. Zapraszam serdecznie. Czym będziemy się na tym spotkaniu zajmować? Otóż specjalnymi całkami z funkcji niewymiernych. Po pierwsze, jeżeli będzie całka tego typu, tej postaci, to będę korzystała z tego wzoru, że to jest po prostu arkus sinus x plus c. Natomiast może się zdarzyć sytuacja, no, trudniejsza, prawda, bardziej skomplikowana, że będę miała w liczniku wielomian, a w mianowniku będę miała pierwiastek z jakiejś funkcji kwadratowej dx, prawda? I to będę całkowała właśnie po x. I jak to będę mogła zapisać? Będę to mogła zapisać w postaci pewnego twierdzenia. I to twierdzenie mówi o tym, że jeżeli tu jest wielomian stopnia n, to ja to mogę zapisać jako jakiś tam wielomian, którego współczynniki musimy dopiero znaleźć, ale będzie on stopnia n minus 1, pomnożone przez ten pierwiastek z mianownika, dodać k razy całka dx nad pierwiastek ax kwadrat plus bx plus c, czyli z tego mianownika, i tą całkę będziemy chcieli do tego arkus sinusa doprowadzić. To będziemy robić na tym spotkaniu, czyli takie przykłady, gdzie się będzie dało doprowadzić do arkusa sinusa x, a nie myśl, że tak jest zawsze, ale to będą kolejne jeszcze nasze lekcje. Dobrze, i teraz licząc pochodną, możemy tą równość przekształcić równoważnie. Wnętrze całki przepisujemy, to się równa. Pochodna z takiej funkcji, więc ja to zapisałam po prostu w nawiasie kwadratowym prim, dodać i wnętrze tej całki, oczywiście 1 nad, ale że jest z przodu k, no to piszemy k nad ten pierwiastek. I teraz co nam się sprzyda do liczenia pochodnych tutaj? Po pierwsze, wzór na pochodną z pierwiastka, przypominam, to jest 1 nad 2 pierwiastki z x, wzór na pochodną iloczynu, bo tu jest właśnie iloczyn, czyli że to jest pochodna z pierwszej części razy druga część, dodać ta pierwsza część razy pochodna z tej drugiej części, to mamy zapisane. No i jeszcze pochodna funkcji złożonej, dlatego że to jest pierwiastek, a pod nim jest jeszcze funkcja kwadratowa. To jak się liczyło? Liczyło się pochodną funkcji zewnętrznej razy pochodną funkcji wewnętrznej. Po prostu, jeżeli będziesz potrzebował, to zawsze sobie wróć do tego wstępu, żeby sobie przypomnieć, czym my się będziemy zajmować i co musisz umieć, co musisz pamiętać z pochodnych, żeby móc przystąpić swobodnie do tego tematu lekcji, do realizacji tego tematu, prawda, którym się teraz zajmujemy. To są już takie ciekawe, trudne całki z funkcji niewymiernych. Dzisiaj się zajmujemy głównie tymi całkami, które są doprowadzalne do właśnie arkusa sinusa z x. No i oczywiście przy wykorzystaniu tego twierdzenia. Twierdzenie bardzo podobne do twierdzenia ostrogradzkiego dla całkowania funkcji wymiernych, a tu mamy całkowanie funkcji niewymiernych, ale myśl taka troszkę analogiczna. Zapraszam do rozwiązywania przykładów, które właśnie przygotowałam na to nasze spotkanie. Jako pierwszy przykład będzie to w miarę prosta całka, którą będziemy chcieli doprowadzić do arkus sinus x. Po pierwsze, wygląda nam prosto. Dlaczego? Dlatego, że w liczniku mamy samo dx, czyli domyślnie 1, prawda? Więc nie mamy zbyt skomplikowanego wielomianu w liczniku. Natomiast w mianowniku, popatrz, co ja mogę zrobić. 1 minus i teraz ja nie mogę zostawić 9x kwadrat, bo ja muszę mieć coś do kwadratu. Więc ja to robię w takiej postaci 3x do kwadratu. Ja tylko przekształciłam, ja jeszcze nic tutaj, żadnego podstawienia nie zastosowałam. No to teraz widzimy, że fajnie by było za 3x podstawić jakieś t, wtedy bardziej by było to widoczne na arkus sinus. No to liczymy pochodną. 3 będzie dx równa się dt, podzielę przez 3, mam dx, to się równa dt nad 3. Kończymy nasz przerywnik, to się równa całka. No i teraz tak, zamiast dx powinnam napisać, no, 1 trzecia dt, tak zapiszemy, będzie ładniej, podzielone przez pierwiastek, 1 minus, a 3x to jest u mnie t, no i tam jest w kwadracie. To się równa, 1 trzecią wyrzucam przed całkę, bo to jest liczba, i będę miała dt nad pierwiastek z 1 minus t kwadrat. Tak już ładnie widać, że ta nasza całka, to ona będzie się równała właśnie arkus sinus z t plus c. Oczywiście znowu pamiętamy, że te całki zachodzą, da się je obliczyć przy odpowiednich założeniach, ale w przypadku całek tych założeń się już po prostu nie podaje. I to się równa 1 trzecia
arcus sinus i w miejsce T podstawiamy nasz 3x. Możemy to zrobić w nawiasie, żeby było wiadomo, że to jest arcus sinus z takiego argumentu 3x plus C. No ta całka numer 1 była dosyć prosta, ze względu na to, że tutaj nie musieliśmy tego twierdzenia wykorzystywać, tylko od razu za pomocą odpowiedniego podstawienia przeszliśmy do arcusa sinusa. Jako kolejny przykład będzie całka z takiej funkcji niewymiernej pierwiastek, a pod nią 3 minus 2x minus x kwadrat dx. Patrząc tak na początek na tą całkę, myślimy sobie, że ona w żaden sposób do arcusa sinusa nam na razie nie wygląda, prawda? Nie jest podobna i też do tego twierdzenia, które podałam, nie jest podobna, prawda? Zatem muszę ją tak przekształcić, żeby była podobna. Otóż robimy to w taki sposób. Pamiętasz, jak się usuwało niewymierność z mianownika, mnożyło się licznik i mianownik przez pierwiastek. Ja tutaj zrobię tak jakby dokładnie to samo, czyli pomnożę tą moją funkcję podcałkową przez taki ułamek, pierwiastek z tego, co tutaj mam, nad pierwiastek z tego samego. Dzięki czemu, popatrz, co ja otrzymam. Ja otrzymam 3 minus 2x minus x kwadrat podzielone przez pierwiastek 3 minus 2x minus x kwadrat po dx. Ja to odrobiłam od razu, bo tak jakby w głowie można wykonać to usuwanie niewymierności, więc jak ja pomnożę przez pierwiastek, to pierwiastek z pierwiastkiem się skasuje, dlatego tu nie mam pierwiastka. No a w mianowniku mam tak jakby tutaj w domyśle, prawda, jedyneczkę, więc jak ja jedyneczkę pomnożę przez pierwiastek, no to pierwiastek oczywiście mi tutaj się nie skasował, zostanie. I teraz już to wygląda mi całkiem na wykorzystanie twierdzenia, o którym powiedziałam wcześniej. To się równa, a więc zapisujemy. Pamiętasz, było tak, był tutaj wielomian g od x, który był stopnia o 1 mniejszego niż ten u góry. W związku z tym, ten jest stopnia drugiego, to tu musi być stopnia pierwszego, nie wiem jaki, czyli piszę ax plus b, bo nie wiem jaki. Pierwiastek i pod nim przepisuję dokładnie to, co tutaj widzisz. Dodać, tam było dalej w twierdzeniu k razy całka i było dx podzielone przez pierwiastek 3 minus 2x minus x kwadrat. Jak widzisz, ja później przekształcałam równoważnie to i zapisywałam tak, tutaj wnętrze, czyli 3 minus 2x minus x kwadrat podzielone przez pierwiastek 3 minus 2x minus x kwadrat, to się równa. I teraz pochodna była z tej naszej funkcji, która jest oczywiście iloczynem. No to przypomnijmy sobie, jak to się liczyło. Pochodna pierwszej części, czyli pochodna z tego to jest a, razy ten nasz pierwiastek, on jest po prostu, leci nam bez zmian, dodać, teraz ta pierwsza część, czyli ax plus b bez zmian, razy pochodna z tego. Więc tak, po pierwsze, pochodna z pierwiastka to zgodnie ze wzorem, bo jest to funkcja złożona, to jest 1 nad 2 pierwiastki z dokładnie tego samego, to co widzisz, razy pochodna wnętrza. Czyli pochodna z tego, tu jest 0, tu mamy minus 2 i pochodna z tego to jest minus 2x. Dodać, a to było tak, k podzielone przez pierwiastek 3 minus 2x minus x kwadrat. No to skoro tak, popatrz, to możemy teraz obustronnie, ja bym jeszcze może coś skróciła, bo tutaj widzę, ta dwójka mi przeszkadza, żebym miała takie same mianowniki, to tą dwójkę skrócę, z tą będzie tutaj 1 i z tą też równocześnie będzie 1. I ja teraz obustronnie mogę pomnożyć przez ten mój okropny pierwiastek. Skoro tak, otrzymam tutaj 3 minus 2x minus x kwadrat, to się równa. Jak ja pomnożę pierwiastek z pierwiastkiem, to mi się pierwiastek kasuje, czyli mogę mieć tak a razy 3, czyli 3a, minus będzie 2ax, bo pierwiastka nie będzie, tylko pomnożę a razy minus x kwadrat minus ax kwadrat. Dodać, teraz popatrz, to nam się skasowało z tym, więc zostaje nam ax plus b pomnożone przez minus 1 minus x. To zaraz sobie wykonam. I oczywiście dodać k, ze względu na to, że te pierwiastki się tu skasowały. No to zanim jeszcze będę wyłączała przed nawias tutaj odpowiednie rzeczy, to tu muszę powymnażać, czyli to przepisuję. 3a minus 2ax minus ax kwadrat. Dodać. I tu będę wymnażała, czyli będę miała, a w zasadzie mogę napisać, napiszemy minus ax, a minus b minus ax kwadrat i minus bx plus k.
No to teraz już tak jak to było w przypadku wielomianów, będę sobie wyciągała przed nawias. No więc tak, najpierw może x kwadraty wyciągniemy, czyli tu mam minus a i tu mam jeszcze jedno minus a i nic więcej. No to tak napiszemy, minus 2a niech będzie. Dodać x, teraz x. Tu mamy x minus 2a i tu mamy też x minus a, czyli będzie minus 3a od razu. I tu mam jeszcze x, czyli minus b. No i wyrazy wolne, czyli mam plus 3a. Później mam wyraz wolny minus b i wyraz wolny plus k. Układamy układ równań, to dla nas nie jest dziwne, bośmy już nieraz układali. Czyli tak, minus 2a, czyli przy x kwadracie tu stoi minus 1. Teraz minus 3a minus b, to się równa, przy x stoi minus 2. I wyrazy wolne 3a minus b plus k, to się równa 3, jak widzimy. No to oczywiście z tego pierwszego a to jest od razu 1/2. No to skoro tak postawmy do tego, czyli będziemy mieć tutaj minus 3/2 minus b równa się minus 2, czyli minus b to się równa. Tu będzie minus 2, czyli minus 4/2 plus 3/2 to będzie minus 1/2, czyli po prostu b nam wyjdzie 1/2. No i jeszcze k nam zostało tutaj, czyli do tego postawiamy 3 razy 1/2, to mamy 3/2 minus b. To jest minus 1/2 będzie i oczywiście będziemy mieć też plus k i to się równa 3. 3/2 minus 1/2 to są 2/2, czyli 1 plus k to się równa 3, czyli k to się równa 2. No i teraz, skoro takie nam współczynniki wyszły, to ja teraz mogę wrócić do mojej całki, czyli ja może tutaj zapiszę tak, ax plus b, czyli u mnie będzie 1/2 x plus 1/2 pierwiastek, a pod nim wiadomo co, to tylko przepisujemy. Dodać i teraz mamy 2 z przodu, całka dx nad pierwiastek 3 minus 2x minus x kwadrat. Tutaj może tak oddzielę, żeby było wiadome, że to żeśmy sobie rozwiązywali. A to jeszcze nie jest koniec. Dlaczego? Dlatego, że ja tą całkę muszę policzyć. Więc tą samą całkę, tu będę miała miejsce, żeby to dokończyć, a samą całeczkę tutaj sobie z gwiazdeczką może tak zapiszemy. Samą tą całkę policzymy i przepisujemy. I wiemy, do czego tutaj mamy dążyć. Na tym spotkaniu dążymy do arkusa sinusa, czyli będę chciała tak zrobić, żeby... Tak, po pierwsze, żebyśmy tutaj mieli jakby wzór skróconego mnożenia, bo muszę i z x-ami się zająć, czyli tak, przepiszę 3 minus, wyciągnę przed nawias minusa, czyli będę miała x kwadrat plus 2x. No więc dalej, całka dx nad pierwiastek i teraz uwaga, 3 minus i teraz tak, tu będę chciała mieć wzór skróconego mnożenia, już widzę jaki, prawda, bo to będzie tak, x kwadrat, ja tutaj zastosuję, plus 2x plus 1, jak widzisz będzie, plus 1, ale ja mam tak jakby minus 1 tutaj, no bo muszę zmienić znak, bo jest minus z przodu, czyli minus 1, ale ja nie mam tej minus 1, więc muszę dołożyć jeszcze jedyneczkę, żeby mi się wszystko ładnie, elegancko zgadzało. Czyli przepisujemy całka dx podzielone przez pierwiastek i teraz popatrz, 1 i 3 to będzie 4 minus x plus 1 do potęgi drugiej. No fajnie, mogłabym podstawienie, czwórka mi nie pasuje, prawda? Więc tą czwórkę chciałabym wyłączyć przed nawias, czyli zapiszemy sobie tak, pierwiastek, 4 i pod nim kwadratowy nawias. Będę miała 1 minus i tu będę miała jakby 1/4. To ja może od razu napiszę x plus 1 nad 2 do kwadratu, bo przecież to 2 do kwadratu da mi w mianowniku 4. No to popatrz, co mi teraz wyszło. Tu mam pierwiastek z 4. No to przecież mogę przed całkę wyrzucić tą dwójkę w mianowniku, czyli 1/2 całka dx nad pierwiastek 1 minus x plus 1 nad 2 do kwadratu. No i teraz już tylko robię malutki przerywnik za x plus 1 nad 2 podstawiam t. Czyli 1/2 dx równa się dt, czyli dx to będzie 2dt. Kończę mój przerywnik. Dzięki czemu, popatrz, będę miała tak, że zamiast dx ja napiszę 2dt, a tu mam 1/2, czyli po prostu to mi się skasuje jednym słowem. Czyli będę miała taką postać, a
to po prostu jest arcus sinus T plus C, czyli jednym słowem arcus sinus x plus 1 nad 2 plus C. To, co wyliczyłam, muszę na końcu jeszcze podstawić. Muszę wrócić po prostu, czyli tak, tutaj nic nie kombinuję, przepisuję 1 druga x plus 1 druga i to pomnożone przez pierwiastek, też nic nie kombinujemy, dodać, a tu mamy 2, no i muszę napisać to może pod spodem, 2 arcus sinus z x plus 1 nad 2 plus c. I to oczywiście już jest wynik końcowy tej naszej całeczki z przykładu numer 2. Jak widzisz, całka z przykładu numer 2 jest dużo trudniejsza, bo tutaj musieliśmy to twierdzenie zastosować, ale oprócz tego jeszcze doprowadzić do arcus sinusa, więc dwa razy większa robota, nawet więcej, niż przykład numer 1. Jeżeli tych przykładów wydaje Ci się za mało, zapraszam Cię do zakupu mojego kursu online, który znajdziesz na stronie www.aikamat.pl. A tymczasem do zobaczenia!